zrobiłem moim uczniom ankietę. I ta ankieta miała trzy pytania. Pierwsze pytanie brzmiało: kto to jest człowiek święty? Drugie: czy znasz osobiście świętego? I od razu powiedziałem moim uczniom, nie chodzi o Jana Pawła II, ani o Matkę Teresę z Kalkuty. Chodzi o kogoś, kogo ty osobiście i dobrze znasz. I w końcu było trzecie pytanie, a mianowicie, czy chcesz być świętym? Uczniów miałem grubo ponad 300, więc taka próba socjologiczna jest całkiem uprawniona do wyciągania wniosków. Otóż, na pierwsze pytanie moi młodzi przyjaciele odpowiadali: no, człowiek święty to jest taki człowiek, który nigdy nic złego nie zrobił. To jest taki człowiek, który nie przeklina nigdy, który się nigdy nie denerwuje. To jest taki człowiek, który nigdy nic nie ukradł albo nikogo nie pobił. Byli też tacy, którzy odpowiadali w bardziej subtelny sposób. I mówili: święty to jest taki człowiek, który no być może kiedyś to nawet zgrzeszył, ale później jak się nawrócił, to już nigdy ani razu żadnego grzechu. W związku z tym, jak możecie sobie wyobrazić, na drugie pytanie, czy osobiście znasz świętego, odpowiedź w większości brzmiała: nie. Nie znam takiej osoby. Pojawiały się odpowiedzi, w których na przykład świętą była babcia, no bo to taka bezpieczny wiek, tak już może nagrzeszyć bardzo nie ma siły, więc mówili: tak, moja babcia święta. Ale była jedna odpowiedź zupełnie wyjątkowa. Ja poprosiłem ich również o uzasadnienie, dlaczego uważają, że ta osoba jest święta. I jeden chłopak z technikum, z Odlewnika tak zwanego, nie wiem, czy to są ludzie z Rzeszowa, nie mam pojęcia, i nie wiem, czy są ludzie z technikum odlewniczego, ale serdecznie pozdrawiam. W każdym razie jeden z tych chłopców napisał: tak, znam świętego. I tym świętym to jest mój kolega z klasy Paweł. Ja ich znałem wszystkich. Więc ten Pawełek to był takie chucherko, było nieduże, z blond włosami, taki ze chudziaczek. I ten chłopak mi pisze: święty jest mój kolega Paweł. A są trzy powody, dla których jest święty. Po pierwsze, chodzi co niedzielę do kościoła. Po drugie, zawsze daje ściągnąć. A po trzecie, jak Wojtek mnie bije, to tylko on mnie broni. Ten Wojtek to był rodzaj takiej towarowej lodówki. Duży chłopiec. A Pawełek był mały. I wtedy zrozumiałem, co ten człowiek chciał mi powiedzieć. On mi chciał powiedzieć, że dla niego świętość to jest coś, co ma coś wspólnego z Bogiem. I dlatego napisał: Paweł chodzi do kościoła. On nie umie tego inaczej powiedzieć. Pewnie nie umiał powiedzieć nic o wierze, nadziei, miłości, ani o teologii, ani o sakramentach. Ale widział, że ten Paweł to ma coś wspólnego z Panem Bogiem. Chodzi do kościoła. A po drugie, Paweł jest przyjacielem, jest człowiekiem. No może nie jest najlepszy zupełnie i tak w 100% najlepszy sposób okazywania przyjaźni, jak się daje ściągnąć, ale czasem to jest jedyne, co możemy dla przyjaciela zrobić. I on to robił. Był człowiekiem. Po prostu. A na koniec, być świętym, to znaczy umieć przekroczyć siebie. To znaczy umieć stanąć naprzeciwko kogoś, kto jest ode mnie silniejszy, i kto jednym machnięciem ręki powaliłby mnie na ziemię i powiedzieć: nie będziesz bił tego faceta. Nie wolno. To jest źle. Mieć odwagę stanąć i powiedzieć nie, kiedy widzę zło, kiedy widzę niesprawiedliwość i kiedy widzę przemoc. Nawet jeżeli ryzykuję limo pod okiem. Tak mi opisał świętość. Tak mi opisał świętość ten uczeń i ja się z nim bardzo zgadzam. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej świętości w każdym punkcie jest jakiś ruch. Ja najpierw wstaję i idę, żeby się pomodlić. I idę,
na spotkanie tego Boga, który do mnie przyszedł i który do mnie biegnie po pagórkach. Ja potem nie siedzę obojętnie, jak widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, nawet jeżeli to jest mała ściąga. A potem jest ten ostatni ruch, kiedy ja wstaję i mówię, nie będziesz go bił i jestem nawet gotów bronić tego człowieka za cenę razów i siniaków. Rozumiecie? Świętość jest ruchem. Świętość jest drogą. Świętość to jest idź i kochaj. Świętość to nie jest siedź. Świętość to nie jest patrz w swój pępek. Świętość to nie jest biadol nad sobą. Świętość to jest idź i kochaj.